Dzień dobry Państwu po raz kolejny przy okazji kolejnego wejścia w NT Lives, wyjazdowego studia w Polsce, na Śląsku, w Czelandzi. Bardzo się cieszę, że Nordistriget zostało zaproszone do tego, żeby być partnerem konferencji, ale też wesprzeć medialnie wydarzenie, które niestety, drodzy Państwo, pomału się kończy. Jak już we wcześniejszym wejściu przekazałem te informacje związaną z zakończonymi wykładami i panelami, gdzie poruszaliśmy wiele ciekawych kwestii, chociaż na podsumowanie pewnie jeszcze przyjdzie dzisiaj czas i teraz właśnie odbywają się warsztaty, no to pozwoliliśmy sobie zaprosić pana profesora Akademii Śląskiej, pana doktora habilitowanego Klaudiusza Nowdolnego jako przewodniczącego komitetu organizacyjnego, no żeby trochę już podsumował to wydarzenie. Dziewiąta konferencja już za nami, a pan profesor jest naszym gościem, za co bardzo dziękuję. Kłaniam się nisko, Klaudiuszu. Dzień dobry. Cześć, cześć Jacku, witam wszystkich bardzo serdecznie. Znamy się z panem profesorem już od kilku odcinków NT Live, więc pozwólcie państwo, że myślę, że możemy tak się do siebie zwracać i z przede wszystkim dużej sympatii. Oczywiście. Dziękuję za zaproszenie. Fajnie, że możemy tutaj z wami być. Jest Łukasz Wierzba, który realizuje odcinek, jest pani sekretarz NT Live, pani Jagoda Nowak. No i jestem ja, tak więc super. Fajnie być z wami na pokładzie. Ja się bardzo cieszę, że kolejne wydarzenia możemy wspólnie robić i kontynuować tą naszą współpracę. No to wydarzenie było wyjątkowe z wielu względów. To nie była taka kolejna konferencja, kolejne wydarzenie. Myślę, że tutaj sam ten element wczorajszy rozpoczęcia konferencji, myślę, że było czuć też taki ładunek emocjonalny tak naprawdę. Zresztą widać było po niektórych twarzach, że no gdzieś tam łezka zakręciła wokół. No, gościliśmy tak naprawdę przedstawicieli z Ukrainy, przyjaciół z Ukrainy, z wielu ośrodków, z Kijowa, z Inofrankowska, z Lwowa, Użgorodu. To była delegacja składająca się z wielu znakomitych osób, które na terenie Ukrainy są autorytetami, jeżeli chodzi o aspekt medyczny. Ogłosiliśmy aktualnego wiceministra zdrowia Ukrainy, profesora Dubrowa. Ogłosiliśmy panią Irynę Mykyczak, która przez ostatnie 3 lata była wiceministrem zdrowia, a obecnie jest doradcą premiera Ukrainy. Rektorów był z nami, czy jest dalej z nami, rektor największego Uniwersytetu Medycznego w Kijowie, Bogomolec, profesor Kuszyn. Wiele innych znakomitości, także się bardzo z tego powodu cieszę jako organizator, ale z drugiej strony też tutaj strona polska tak ona dopisała, ponieważ gościliśmy osoby, które od wielu, wielu lat, od 12-14 lat są zaangażowane w współpracę, w pomoc. No nie tylko teraz w trakcie wojny, tylko wiele lat wcześniej. Zresztą w ramach tej międzynarodowej konferencji odbywała się właśnie 9. konferencja polsko-ukraińska. Tak? Więc no, ta współpraca jest od wielu, wielu lat. Także wczoraj też był taki moment, gdzie no, mogliśmy się wszyscy kolejny raz spotkać, bo okres epidemii, później wybuch wojny, no, utrudniał nam takie spotkania w takim szerokim gronie. W zasadzie w 2019 roku ostatnie miejsce miało takie spotkanie na dużą skalę na Ukrainie. Jest to 9. I tak jak wczoraj było to powiedziane też przeze mnie i też przez profesora Gałązkowskiego, że liczymy na to, że zgodnie z tradycją wszystkie kolejne edycje były wyglądały w ten sposób, że w jednym roku odbywało się to w Polsce, później na Ukrainie. No i mamy nadzieję, że zgodnie z tradycją właśnie będzie teraz tak. To znaczy, że w przyszłym roku zrobimy 10. jubileuszową konferencję polsko-ukraińską i spotkamy się na Ukrainie. Taki jest też tutaj nasz cel. Mnóstwo wykładów, połowę wykładów właśnie były prezentowane przez stronę ukraińską, połowę przez naszą stronę. Bardzo ciekawe, mnóstwo w tych prezentacjach tego ładunku właśnie emocjonalnego. Prezentacja w szczególności właśnie pani Iryny Mykyczak, doradcy premiera Ukrainy, która składała się w zasadzie tylko ze zdjęć. I ja pamiętam, jak przygotowałem do konferencji te prezentacje, też jakby oglądałem, to
nie było potrzebne ani jednego słowa tak naprawdę. Tak, te zdjęcia oddawały po prostu wszystko, co tutaj pani Iryna Mielkiewicz chce przekazać. Cieszę się z tego tak naprawdę powodu, no i jak wspominałem, liczymy na to, że za rok spotkamy się już w wolnej Ukrainie. Klaudiusz, kiedy trzymam w ręku cały program konferencji, on jest zarówno w wersji takiej papierowej, ale również elektronicznej. Możecie Państwo zerknąć, kto był wczoraj, kto był dzisiaj. I powiem tak, że oczywiście Twoja osoba jest jako wymieniona jako pierwsza, jako przewodniczący Komitetu Naukowego, ale jak, drodzy Państwo, zobaczycie, ile osób zostało wskazanych, jakie są to i osobistości, i osobowości świata medycyny przedszpitalnej, medycyny stanów nagłych, ratownictwa medycznego polskiego środowiska i również ukraińskiego, ale okazuje się, że nie tylko, bo mamy tutaj również osoby gdzieś nawet znalazłem z Indii, z Jordanii. To jest chyba wielki powód do dumy takim zespołem pokierować, takim zespołem naukowym, prawda? I dla mnie jest to szapoba. Tak, no tutaj, jeżeli chodzi o komitet naukowy, no nie ma ani jednej osoby, która by przez ostatnie lata z nami nie współpracowała. No, nie wszystkie też osoby fizycznie mogły być, ale zawsze wspierają. No to też świadczy, że jak podejmujemy się organizacji różnych wydarzeń, tak, to te osoby dołączają się. No, dla mnie jest to też taki wyznacznik, że to, co robimy, po prostu robimy dobrze. Wkładamy to mnóstwo energii, sił tak naprawdę, żeby zawsze wyszło to na dobrym poziomie. Tu też się cieszę, że ostatnie te wydarzenia robimy wspólnie też. Tak, tutaj Jacek, ty ze swoim zespołem, tak, tą część taką medialną, która, no nie ukrywam, że to też jest bardzo dobra praca, robota, za to ci też dziękuję. Bardzo dziękuję zespołowi. Tym bardziej, że no te wykłady były dostępne też w mediach społecznościowych. Zresztą one też będą dostępne na stronie Akademii Śląskiej. Tak, to Łukasz tutaj się tym właśnie zajmuje. Także też będzie można w dowolnym czasie po prostu wrócić i sobie ewentualnie te interesujące wykłady jeszcze raz zobaczyć. Do jednego wykładu chciałbym się odnieść. Autorem był właśnie Klaudiusz. On mnie bardzo mocno zaciekawił, bo wskazałeś bardzo dużo różnic między ośrodkami w Polsce. Drodzy Państwo, jak wiecie, mamy ponad 200 dysponentów ratownictwa medycznego. Zawsze mnie poprawiasz, 230? 218. I przytoczę temat wczorajszego wykładu pana profesora, który brzmiał: zasady postępowania zespołów ratownictwa medycznego i dyspozytorów medycznych u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym, aktualna wiedza medyczna. I właśnie pan profesor Akademii Śląskiej Klaudiusz Nadolny przedstawił ten temat. Mnie bardzo zaintrygowały te różnice w postępowaniu tego leczenia przeciwkrzepliwego. W dwóch zdaniach, dlaczego tak jest i jaka jest rzeczywiście wiedza aktualna pod kątem wyzwań ratownictwa medycznego, bo ja to trochę odczytuję jako wyzwanie, że nie mamy ujednoliconego systemu. To znaczy, powiem to w ten sposób, że to było na kanwie publikacji, która została wydana w czasopiśmie bardzo prestiżowym w Kariologii Polskiej. Mhm. Analiza polegała na sprawdzeniu za całe 12 miesięcy, to był rok 2018, z całego kraju, ze wszystkich zespołów ratownictwa medycznego, jak wygląda właśnie postępowanie pod kątem farmakologicznym u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym, właśnie nastawieniem na leczenie przeciwpłytkowe na kwestię właśnie inhibitora P2Y12. Stąd też miałem też okazję być w zespole ekspertów ministra zdrowia, gdzie razem z konsultantem krajowym w dziedzinie medycyny ratunkowej, w dziedzinie kardiologii, prezesem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego udało się wypracować taki dokument Dobre Praktyki, który wydał minister zdrowia do stosowania dla wszystkich zespołów ratownictwa medycznego właśnie w tej kwestii, jeżeli chodzi o postanie STEMI i również NSTEMI. Oczywiście, jako ostry zespół wieńcowy. Natomiast no, jest to problematyczne, bo wytyczne mówią nam jasno tak naprawdę, jak należy postępować. Nasze ostatnie stanowisko, które było w też bardzo precyzyjnym czasopiśmie Cardiology Journal w kwietniu 2022 roku opublikowane. I nie widzimy tego postępu, nie widzimy tej zmiany. Tak jak wczoraj na swoim wykładzie mówiłem,
że no cały czas mam takie wrażenie, to nie tylko w Polsce, ale ogólnie, bo też miałem okazję być koniec sierpnia na kongresie ESC, Europejskiego Towarzystwa Chirurgicznego w Amsterdamie. Był główny temat tak naprawdę, tak? Który lek jest lepszy, Prasugrel czy ewentualnie Ticagrelor, natomiast wygrywa tak naprawdę ani jeden, ani drugi, tylko wygrywa dalej Clopidogrel. I to też jakby nawiązując jakby już do twojego pytania, między województwami jest ogromna różnica, ale w mojej ocenie ona nie wynika głównie z postępowania zespołów ratownictwa medycznego, tylko z ośrodków kardiologicznych, ponieważ no, zgodnie z przepisami, jeżeli chodzi o inhibitor, a w zespole P ratownik medyczny, ewentualnie pielęgniarka systemu, może ma do wyboru clopidogrel albo ticagrelor, tak? Prasugrel nie, chyba że jest to zespół specjalistyczny. Uważam, że też powinien być dopuszczony prasugrel, bo no, to jest aktualna wiedza medyczna. Tak? Natomiast sam nie może podać kierownik zespołu P, tak? Musi być to inicjowanie przez kardiologa, do którego jest wysyłana teletransmisja, albo ewentualnie później telefoniczna konsultacja. I my nawet mamy zidentyfikowane dokładne ośrodki tak naprawdę, tak? Nie chcę tutaj mówić o nazwach szpitali, tak? Ale jeżeli na przykład pacjent idzie do szpitala X, to ten pacjent zawsze, czy w większości przypadków, jest dobrze zaopatrzony, ale są takie szpitale tak naprawdę, gdzie w zasadzie tylko clopidogrel, ale też są takie szpitale, że w ogóle tak naprawdę ten pacjent nie utrzymuje tego inhibitora w opiece przedszpitalnej. Tak samo jak było moje wczorajsze podsumowanie, jeżeli my tylko będziemy stosować wytyczne, zalecenia, czy właśnie ten dokument dobrych praktyk, to już będzie ogromny sukces. A między województwami, między ośrodkami różnice są ogromne, a przecież wytyczne są jedne. Jasne. To było jedno z takich największych wyzwań, które z pewnością przytoczył Klaudiusz, no bo zostało to też poparte tą prezentacją. A jeżeli ty jako dydaktyk, jako dysponent, jako ratownik medyczny, myślisz o przyszłości, o 2024 roku, za chwilkę wchodzimy w ten nowy okres, to jak sobie myślisz, to wyzwanie dla ratownictwa medycznego, tego w Europie, na całym świecie i w Ukrainie, to co to takiego może być? Jak już teraz obserwujesz, troszeczkę oceniając sytuację. No, wyzwań tak naprawdę mamy bardzo dużo. Ja bym tutaj podzielił na pewne grupy. Wyzwanie są oczywiście te rzeczy, które nie były dokończone przez Ministerstwo Zdrowia, tak? To kwestia dotycząca przekształcenia EZNAP, uprawnień dla ratowników medycznych, kwestia uregulowania dodatków nocnych, świątecznych, cały ten aspekt taki bardzo ważny tak naprawdę, tak? Formalno-prawny, no to jest coś, co musi być tak naprawdę podjęte. Natomiast dla mnie, oceniając tak naprawdę to, jedna rzecz, to jest przede wszystkim tak naprawdę kierunek. Powinniśmy usiąść tak naprawdę różne środowiska z Ministerstwem Zdrowia, z konsultantem krajowym, różnymi organizacjami i przedyskutować tak naprawdę kierunek, w którym kierunku ma system Państwowego Ratownictwa Medycznego pójść. Bo my tak naprawdę na proste pytanie, jak system będzie wyglądać za 3-5 lat, albo do jakiego modelu docelowego zmierzamy, to tak naprawdę nie wiemy. Nie wiemy, tak? Musi być tak naprawdę decyzja odnośnie kierunku, że za 10 lat, za 5 lat chcemy mieć to i to, tak ten system chcemy zbudować. Oczywiście miesięcy, kilkunastu miesięcy czy kilku lat, ale musimy te decyzje kierunkowe tak naprawdę podjąć wspólnie, bo mam takie wrażenie od dłuższego czasu, to jest takie, jest problem, okej, go rozwiązujemy, ale my dalej tak naprawdę dyskutujemy, jak ma wyglądać. Ile lat już trwa dyskusja miejsca lekarza w opiece przedszpitalnej. I dyskusji jest mnóstwo, natomiast działań w żaden sposób. I stąd nam to wygenerowało nam ogromne problemy, jeśli kwestie właśnie zespołów S, brak zgody na przekształcenie, chęć przez nakładania kar przez Narodowy Fundusz Zdrowia i tak dalej, i tak dalej. A to właśnie się wiąże tylko wyłącznie z tego, że po prostu nie ma tej decyzji, do czego my tak naprawdę dążymy. To wszystko, co powiedział przed momentem Klaudiusz, to już mi się zaświeciły nowe pomysły na odcinki Ventelife na przyszłość, na 2024 rok, żeby właśnie pokazywać, w jakim kierunku
te zmiany mogłyby pójść, żeby system funkcjonował przynajmniej poprawnie. Ale pamiętajmy, drodzy Państwo, że system to nie jest jakaś martwa skała czy obiekt, który się nie ewoluuje. System to ludzie, którzy go tworzą. Więc jeżeli czasami ten system mówimy, że on nie działa, on jest niedobry, no to może ludzie, którzy nim zarządzają albo funkcjonują, no niekoniecznie swoje zadania wypełniają zgodnie z obecnym na przykład standardem. Klaudiusz, jako przewodniczący zespołu naukowego, organizacyjnego, no nie możemy nie wspomnieć o tych wszystkich osobach, które pomogły wam w tym wydarzeniu, bo tych osób może kiepsko widać, ale pozwolę sobie tylko podnieść, to są logotypy, ale pod tymi logotypami to nie tylko instytucje się kryją, no, ale też osoby, więc może tak jestem przekonany, że należy powiedzieć, kto był współorganizatorami, kto był patronem honorowym i jacy wasi partnerzy byli, no i kto was wsparł medialnie oprócz naszego skromnego MT Live. Oczywiście, jeśli chodzi o organizatora, tak, głównym organizatorem była Akademia Śląska w Katowicach, no i tutaj też podziękowania dla rektora Akademii Śląskiej, profesora Ostendy. Natomiast też mieliśmy trzy instytucje, które były współorganizatorami tego przedsięwzięcia. To jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku i tutaj profesor Jerzy Robert Ładny jako kierownik Kliniki Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, jednocześnie konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, zresztą nawet głosiliśmy rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, profesora Gaciąga. I oczywiście pod tym Warszawskim Uniwersytetem kryje się osoba Robert Gałązkowski, tak, który też jest kierownikiem Zakładu Ratownictwa Medycznego na Bumie, jednocześnie też dyrektorem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i Uniwersytet Medyczny w Iwano-Frankowsku. Tak, tutaj wszystkim po sobie pani profesor Oryny Decyk i profesora Sergeja Fedorowa. Jeśli chodzi o patronów honorowych, to oczywiście Ministerstwo Zdrowia Polskie nasze, ale też Ministerstwo Zdrowia Ukrainy. Zresztą głosiliśmy też wiceministra zdrowia Ukrainy, marszałek województwa śląskiego Jakub Chłostowski, wojewoda śląski, Związek Pracodawców Ratownictwa Medycznego, w osobie też pani prezes Małgorzaty Popławskiej, konsultant krajowy właśnie w dziedzinie medycyny ratunkowej jako pan honorowy i Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, czyli dyrektor Robert Gałązkowski. Natomiast też mieliśmy kilku partnerów naszego wydarzenia. To było Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu, bo Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego, tutaj Marek Maślanka. Pozdrawiamy Marka bardzo ciepło. Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego, Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowa w Szczecinie, Polskie Towarzystwo Ratowników Medycznych, Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi i właśnie Nordist Tryget. Tak jest. Ci partnerzy to też nie jest przypadek, tak? To też są instytucje, które od wielu lat współpracują ze stroną ukraińską i też w tych poprzednich edycjach konferencji polsko-ukraińskiej to te instytucje też brały czynnie udział, czy to po stronie polskiej, czy jak się odbywało na Ukrainie. Zresztą też gościliśmy tutaj przedstawicieli dyrektorów tych instytucji. I oczywiście patronat medialny, rynek zdrowia, tak, Ogólnopolski Przegląd Medyczny, Wiadomości Lekarskie, portal dla szpitali, magazyn na ratunek, czasopismo Emergency Medical Service, czasopismo Wiadomości Lekarskie, Radio Silesia, TVS i Nordist Tryget, jak również TVP3. To są zacni partnerzy, wspaniali ludzie, organizatorzy wielu eventów w Polsce. Liczymy na to, że w przyszłym roku, kiedy będzie 10. edycja, przynajmniej taki sam skład, jak nie większy. I tutaj też chyba zapraszamy do współpracy z całym waszym zespołem, bo zawsze mile widziane są osoby albo instytucje, tak myślę. Na przyszły rok mamy już pewne rzeczy zaplanowane, nie jest żadna tajemnica. Na pewno tutaj, jeśli chodzi o kwestię polsko-ukraińską, to w przyszłym roku planujemy zorganizować. Mam nadzieję, że będzie to na Ukrainie, tak? Jeśli nie, to na pewno w Polsce będzie ta konferencja. Zresztą wczoraj też myślę, żeśmy rozmawiali, podjęliśmy pewne tutaj decyzje ze stroną ukraińską co do przyszłego roku. Ale korzystając, Jacku, bardzo proszę, z okazji, ja serdecznie zapraszam na 10. konferencję, sympozjum naukowo-szkoleniowe w Grudziądzu. To będzie w czerwcu, tak, jubileuszowe 10. Także jak tylko
kończymy jedną konferencję, to zabieramy się już za kolejną. Ale też już mogę teraz zaprosić, bo też mam już pewne pomysły co do organizacji. W przyszłym roku jako Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu organizujemy Mistrzostwa Polski w ratownictwie medycznym. Więc tutaj też no, nie wyobrażam sobie, aby Jacku, ciebie, Łukasza, Jagody nie było, znamy już, zapraszam. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jeszcze nie wiem gdzie, a na pewno gdzieś na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. Więc no myślę, że tutaj na przyszły rok te plany już mamy, a zając życie, to w międzyczasie się na pewno coś jeszcze urodzi, coś się zorganizuje, także będziemy informować na bieżąco. Ja powiem Państwu, że ja trochę zazdroszczę Klaudiuszowi tego, że on jest bardzo płodny w tych swoich projektach, jak ja już myślę, że ja już mam ich sporo, ja potem podglądam media społecznościowe Sosnowieckiego Pogotowia, znowu z czymś przegonił i znowu coś dobrego wykombinował i wymyślił. Dobrze, takie niepokorne dusze i kreatywne pchają system do przodu, bo pamiętajmy, system to nie kamień czy skała, ale ludzie, którzy go tworzą. Tak, poza tymi gośćmi też głosiliśmy uczestników, tak? 160 osób na tej konferencji, bo tak. taki też był projekt, bo konferencja też się mogła odbyć z tego tytułu, że otrzymaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Nauki. Oprócz tej części wykładowej, no właśnie jeszcze się odbywają teraz warsztaty. Osoby uczestniczą w trzech różnych tematach. No warsztaty też prowadzą osoby, które no, w środowisku dobrze znamy. Michał Kucab, Jacek Wawrzynek i Piotr Szwedziński. Bardzo rozpoznawalny zespół teamowy. Także tutaj też ta część teoretyczna z tą częścią praktyczną udało się powiązać. Za co też bardzo dziękuję, bo zainteresowanie było ogromne konferencją. W zasadzie wszystkie miejsca w ciągu 30 minut, 40 minut tak, zostały tak. wyczerpane, to też jakby no świadczy o tym, że jednak te zapotrzebowanie było sporo. Ja też chciałem tutaj jakby podziękować wszystkim uczestnikom, wszystkim gościom, którzy nas odwiedzili. No też na rozpoczęciu gościliśmy też no różne osobistości w postaci senatorów, w postaci posłów, tak, samorządowców, tak, różne instytucje, tak, straż pożarna, tak, policja, śledczy, szpitale, różne pogotowia, instytucje. Także to mnie osobiście bardzo, bardzo cieszy, że tutaj też goście dopisali, za co też im bardzo, bardzo dziękuję. A ja pozwolicie Państwo, już tak na koniec, chciałbym podziękować zarówno Jagodzie Nowak i za chwilkę będziecie Państwo oficjalnie poinformowani, że Pani Jagoda przyjęła zaszczytną funkcję sekretarza naszej redakcji, za co jestem bardzo wdzięczny i jest to niesamowita frajda. Dziękuję również Łukaszowi Wierzbie z Luca Artist Studios za to, że tak pilnie wykonywał swoje działania jako cameraman i taki streamowiec i jest to naprawdę dla mnie wielki zaszczyt, że z Łukaszem kolejne wydarzenie dzięki Twoim rekomendacjom mogliśmy zrealizować. Również kłaniam się nisko Pawłowi Kamyszowi z Kamysz Ratownik, koszulki ratownicze za to, że zadbał o nasz komfort i że zadbał o nasz wizerunek. Pawle, naprawdę świetna robota, bardzo Ci za to dziękuję. I dziękujemy wszystkim widzom, słuchaczom, którzy byli z nami. Między innymi pan Adrian przed chwilą napisał, ciekawa konferencja potrzebna, aby pokazać, jak Polacy współpracują z Ukrainą w tych ciężkich czasach. Dziękuję panie dyrektorze i pozdrawiam. Pan Adrian Uciński napisał taki bardzo miły komentarz. Do zobaczenia też na RPG w Sosnowcu, drodzy państwo, śledźcie te informacje. Może Nordic Triget będzie w styczniu też gdzieś tam się kręcić, a jest z nami też Mateusz Komza, który pozdrawia i na pewno trzyma kciuki za kolejne wydarzenia. Bardzo dziękuję panie profesorze. Naprawdę fajnie tu na tym waszym Śląsku jest, jak w domu. No, Województwo Śląskie jest z tego znane, bo jesteśmy w Czeladzi, czyli jesteśmy na Zagłębiu. Także używajmy też województwa śląskiego. Dobrze, będzie się tak. Województwa śląskiego. Widzicie państwo, tu się naprawdę dużo trzeba nauczyć, jak się jedzie w gości, to trzeba tę całą etykietę o nią zadbać, żeby czasem nie popełnić jakiegoś faux pas.
Dzięki wielkie. Kłaniam się nisko. Drodzy Państwo, za to wsparcie, za te wszystkie miłe słowa kierowane do nas w trakcie rozmowy w kuluarach, nordiskowe piątki i zdjęcia. Jestem Państwu niesamowicie wdzięczny i liczę na to, że spotkamy się już w poniedziałek w trakcie audycji, która będzie odbywała się o 19:00. Polowanie na gorylę z PZWL będzie miało miejsce. Mam nadzieję, że Klaudiusz też do nas zerknie, bo Małgosia, pani doktor Małgorzata i pan doktor Maciej z pewnością będą mieli ciekawe rzeczy do opowiedzenia. Nordic Secret and the Life, zamykamy nasze studio. Do zobaczenia i do usłyszenia już niebawem gdzieś tam w nowej przestrzeni. Pozdrawiamy, pa, pa.